Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj moi drodzy odpowiemy sobie na pytanie, co robić dalej. Codziennie mam zapytania od Was, także ogólny taki przekaz od Tarota oraz od kart, moi drodzy, wyroczni obfitości. Także zobaczmy, co nam karty tutaj doradzą. Każdy oczywiście może znaleźć tutaj coś dla siebie, wyszukać w tych moich podpowiedziach, co robić dalej. Także pytamy się Tarota, co robić dalej. Co nam tutaj odpowiedzą karty? Tutaj, moi drodzy, bardzo dużo przekazu jest oczywiście o uczuciach. Mamy aż na 6 kart połowę kart kielichów. Moi drodzy, możliwe, że najbliższy czas nie był łatwy, bo było w Twoim życiu dużo zmian i już te osoby, które mnie oglądają, bardzo się zaczęły gubić w tym życiu. Ale pamiętajcie, zmiany są dobre i przyszły po coś. Teraz jest koniec pewnego etapu i rozpoczęcie, moi drodzy, w najbliższych 3 tygodniach nowego etapu, dużego spełnienia. Karty podpowiadają, aby cieszyć się życiem, drobnymi, moi drodzy, takimi rzeczami. Możliwe, że karty też Ci podpowiadają, zajmij się swoim życiem uczuciowym, ale też zajmij się swoim talentem. Rozwijaj swój talent, szukaj w sobie jakiejś pasji, rozwijaj się, a przy tym nie bój prosić się o pomoc innych i oczywiście świętuj, celebruj życie każdego dnia. Także ciesz się z życia, szukaj odpowiedzi w sobie, szukaj talentu i oczywiście nie zapominaj o miłości. A najbliższy czas, moi drodzy, na pewno otrzymacie jakieś zaproszenie i dalej, moi kochani, musicie przyjąć to, powinniście przyjąć to zaproszenie, nic nie musicie, powinniście, gdzieś na jakąś uroczystość z osobami z przeszłości. To są Twoi znajomi, to są Wasi, moi drodzy, bliscy, możliwe, że też partner czy partnerka, dobre towarzystwo, także nie wzbraniaj się, tylko wyjdź do ludzi i oczywiście rozwijaj talenty. Także tu jest bardzo dobra podpowiedź. I kochani, wyrocznia, co robić, jakie są rady od wyroczni obfitości? Co Cię czeka? W przyszłości pokazała się w tarocie wieża, a tutaj strata i tu uczysz się właśnie prawdziwej ofiary poprzez stratę. Przygotowujesz zaproszenie do miłości, dla miłości, aby przejęła kontrolę i to ona realizuje swój plan, a nie Twoje ego. Tutaj godzisz się z jakąś stratą, z jakąś zmianą, która następuje, już nastąpiła w zasadzie. I w tej chwili karty wyroczni radzą, moi kochani, aby przebudzić się. Przebudzić się duchowo, czy też, moi drodzy, Twoje instynkty, bądź też rozsądek musi doznać przebudzenia. Musisz się otworzyć właśnie na ludzi, na wszechświat, na samego siebie, tak? To przebudzenie przychodzi do Ciebie i to bardzo wyraźnie. I będziesz dalej podążał Twoją ścieżką, ponieważ no, jest tutaj, moi drodzy, przeznaczenie. Masz plan, w który wkraczasz już niedługo i oczywiście odrzucasz od siebie wszystkie inne
straty, wszystkie lęki, wszystkie Twoje złudzenia, podążasz nową ścieżką po przebudzeniu. Także przyjmij te rady od wyroczni, abyś odrzucił wszystko to, co było, wszystkie zmiany, straty, czas na przebudzenie i czas na nową Twoją ścieżkę, którą będziesz podążał. Dla niektórych może nie całkiem nowa, bo tutaj jest mowa, moi drodzy, o talentach. Także może to być Twoja ścieżka, dla niektórych nowa, dla niektórych dodatkowa. Pamiętajcie o tym, żeby przebudzić się w odpowiednim momencie, bo te zmiany przychodzą po coś, aby weszło coś nowego albo coś dodatkowego w Twoim życiu. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.